Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Odyssey. I wiem, mówiłem wam, że te odcinki mają być dłuższe niż poprzednie, te, które nagrywam dzisiaj, bo cały czas nagrywam w ten sam dzień. A mimo to poprzedni odcinek miał tylko 19 minut i już tłumaczę dlaczego. Prawdopodobnie zbliżamy się już do finału tej części rozszerzenia fabularnego DLC. Prawdopodobnie będziemy kończyli nasz rozdział w Elysium. A to znaczy, że bardzo bym chciał. Jeszcze sobie zrobię saveik. To znaczy, że bardzo bym chciał nagrać to całość w jednym odcinku. Nawet jeśli mam być trochę dłuższy niż pozostałe, no to i tak będę z tego zadowolony, więc włazimy i spójrzmy, co my tu mamy. Co to w ogóle jest? Jakaś taka śmieszna kostka. Śmieszne. Okej. No dobrze, że Cassandra szybko biega. Fajnie, że twórcy pomyśleli. No patrzcie, biega naprawdę szybko z tą kostką. Chyba twórcy pomyśleli o tym, żeby. Żeby nie wkurzać kraczy. Dobra. Nie dać się dostrzec straszniku. Leż tu kostko. No, czy tam trafię? Chyba nie da rady. Dobra, ale więcej nie trzeba. Oj, co to za nieładna ścinka. Dobra. Przechodzimy. A, już chyba wiem, jak miałem ich uwalniać. Teraz ogarnąłem. Pewnie miałem ich ogłuszać, a nie zabijać tych wszystkich ludzi. I to byłoby uwalnianie ich. No dobra, miałem to zrobić po cichu, więc nie będę ich zabijał ani nic. Nie będę zwracał na siebie uwagi. Zrobimy to tak, jak prosił Adonis, po cichutku. Dobra, mam wejść dalej. Już myślałem, że to tutaj. A to jednak prowadzi kawałek dalej. Okej. Słyszę głosy. Nie wiem, czy powinienem słyszeć głosy w tym miejscu. Chyba, że słyszę głosy ludzi gdzieś tam z zewnątrz. No się boję, że oni będą w tych tunelach tutaj. A jeśli tak, to zły znak. No dobra, ale jesteśmy już na miejscu. A nie, jednak nie. O nie, chyba muszę zostawić tu tą kostkę. Żeby oczyścić drogę, no trudno. Obejrzałbym sobie jakiś fajny film, jak skończę nagrywać. Pomontuję sobie odcinki, zostawię, żeby się renderowały. I bym coś obejrzał. Możecie polecić w ogóle, polecać jakieś fajne horrory. Mam dość specyficzny gust, jeśli chodzi o filmy, ale mam nadzieję, że poleci ci coś fajnego. Dobra. Okej. Ciekawe, czy jeszcze daleko. Ale fajnie, tu w ogóle takie przejście jest ciekawe. Podoba mi się. Co jest? Gdzie ja mam iść z tą kostką? Czemu ta gra mnie tak dziwnie? Ale wytrzymała ta gałąź. Utrzymała mnie i tą kostkę stojących na skraju, taka wyschnięta.
No, ten to aż się kusi, żeby. Aż się kusi, aż się prosi, żeby go kopnąć. Zresztą przydałoby się go uciszyć. Dobra, nie, on się tam patrzy tylko. No, jakby nas dostrzegł, to byłoby źle. Tu jest to. Ciekawe, czy ktoś tu jest w okolicy. Nie wiem, wolę nie sprawdzać, nie chcę tego niszczyć teraz. Okej. No, jakby to teraz pierdykło, to już bym tej kostki z wody nie wydobył. I to w ogóle jest, nie wiem, wygląda jak jakaś upośledzona drukarka 3D. Dobra. No, też wiem, jak nazwę ten film. Upośledzona drukarka 3D. A, no tak, nie mogę się z tym wspinać. Lipka. No, nie to. To chcę. Topór bitewny o podwójnym ostrzu na 55 level. Fajno. Tutaj coś jest? Nie. Kostka wracaj. Minus 5 do władzy. O, dobra, tu się mogę wpiąć z kostką. Jest gdzieś wyżej. Czy ja poszedłem źle? Obawiam się, że może tak być. Tu są schody, dobra. No jak ja mam wejść wyżej? No bo chyba muszę wejść wyżej, nie? Dobra, tędy przejść. Przejdźmy. Naprawdę nie przejdziesz tędy? Wygląda jak takie idealne do prześlizgnięcia się. Nie wiem. No dobra, nieważne. Spójrzmy. To chyba to muszę przesunąć. Something's in the way. A, już wiem, po co to było. No, science normalny. Patrzcie, jaki jestem sprytny. Musicie mi za to zostawić lajka. Jak nie zostawicie, to po prostu brak szacunku dla rozwoju i kultury, rozwoju nauki i kultury polskiej młodzieży. Jeszcze dalej mam iść? To możemy sfajczyć. Why not? No nie, i moja kostka spadła. Ile ich tu jest, jak się wystraszyłem? Czy tylko 10, ale. Tylko 10, ale i aż 10. Płonie ognisko w lesie. When we first met, I laughed when you said you wanted to escape Elysium. And now? I pity the god who stands in your way. So what will you do? I have some preparations to make before our final assault on Persephone's palace. I meant when this is over. I'm going to leave Elysium in the hands of the people. Then I'm going straight to Olibos, into the arms of my love. Sounds like paradise. You've been a good friend. I never expected to find one here. Come find me before we launch our attack. The rebellion's almost ready to make its stand. I should check back with Hecate in case she's returned and get some answers. Okej. Dobra, no weźmy tą misję od Hekatę. Żaden dobry uczynek. Okej.
To jest tutaj. Ona chyba w tej zapiotonej, zatopionej świątyni ma swoją miejscówkę. Tam wiecznie jest w tej miejscówce, nie? Normalnie zawsze tam siedzi. No dobra. O kurde. I was looking for a Cathy. I can't imagine what you need her for, but never mind. Do you know what the hardest part is about my life here? I don't. It's not knowing who to trust. Ekati has been my dearest friend ever since my mother, the meteor, sent her to me. But after that nonsense with Lethe's water, I've been keeping a closer eye on her. Ekati always tells me where she's going, but not this time. My spies tell me she's about to resurface for a secret meeting at Iphigenia's compound. Sounds like the meeting's not so secret anymore. That's where you come in. Spy on her and report back to me. I'm trusting you with this. Please, don't let me down. A co będę z tego miał? Idź to, zrób tamto, przepilnuj tego, przepilnuj tamtego. A, jeszcze czego? Azylu Farai. Czyli tutaj. Okej, okay, dobra. Czyli w sumie spoko miejsce na pomordowanie jeszcze trochę ludzi, bo tutaj akurat jeszcze Persefona ma trochę władzy. Ciekawe mnie, czy ta władza Persefony w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie w tej grze. Mam nadzieję, że tak, że na przykład im mniejsza ta władza, tym łatwiej będzie ich wszystkich wymordować. No dobra. Nie no, muszę, no. No nie mogłem się powstrzymać, okej? Musiałem to zepsuć. Na dach, na dach, na dach. Wejdź na dach, żeby patrzeć w dupę se. Karos. Nie tu? To gdzie? There she is. Dobra, tam. Was bardzo ludziki. Kurde. No nie. Ale ten poleci, ale poleci, ale będzie lot. Dobra, tamtych zgubiłem, tego zabiłem. Wspaniale, będzie łatwiej. Dobra. W sumie to nawet nieźle wyszło, że tu przebiegłem, bo tu jest ich chyba mniej z tej strony. No właśnie, górę skacz tu. Kurde. Chciałem na niego czwórkę użyć, ale nie zdążyłem. Zabieraj mi to truchło, Cassandra. Fuck. No nie, my wszyscy zauważyli. No, chcę zapalić kosz z węglami. Gdzie jest kosz z węglami? Muszę to wiedzieć. No nie, nie zdążyłem trójki! Najgorzej, ale to jest trudno. Nie wiem, do 30 któregoś odcinka nie umarłem ani razu. A później to co chwilę już. Kurde. Dobra, srać to, zrobię to po cichu.
No takie robienie czegoś pół na pół to nie jest moja mocna strona. Ja muszę się zdecydować. Albo idziemy robić rozpiździerz, albo idziemy po cichutku. Nikt się nie dowiaduje. Sneaky peeky motherfucker. I akcja załatwiona. O, pomnik. Ciekawe gdzie. Tam jest chłop. Czy ona chce wydymać nas wszystkich i przejąć władzę nad Elysium? Jak mam ją szpiegować? Ja mam tu po cichu wejść, czy co? O, ale ze mnie bestia zwinna. I was wondering when you would arrive, locksmith. You know, I prefer keymaker. Your mastery of language is overwhelming as always. How you stay so humble is beyond me. You know why I'm here, Ekati. We need to talk about your newfound friend, the Keeper. Don't worry. I didn't tell Cassandra about the key to the underworld you cleverly disguised as Ross's collar. Why would I want her running straight to Persephone's palace? It's not about that. I know you've been spending a lot of time together, and undermining Persephone in the process. Cassandra has been undermining Persephone, not me. At least that's what Persephone will see when I'm through. I'm all too familiar with your ability to whisper in Persephone's ear, but whatever tale you spin for her isn't the truth, is it? You've been trying to push Persephone out of power. Vida. I need to get to Persephone first, no matter what. Będzie bezpieczniej. Mogliby wiedzieć, że wiecie, przylazłem tu. Nie wiem, kiedy by się skapnęli. Więc po prostu tak byłoby najbezpieczniej. Mnie tu nie ma, pani koleżanko. Pizze, ale w ogóle masz śmieszny chód. Jakbyś się posrała w gacie. Pa, pa! Schodź za mną, cwaniaku! No już mogę? Fast travela stąd? Czy niezbyt? Świetnie, idealnie. Sam punkt, gdzie powinienem iść. Dosłownie. A ważne, że dowiedziałem się najważniejsze rzeczy. Że ona chce nas wrobić i że klucz ma obroża Cerbusia. To jest najważniejsze. Te dwie rzeczy wiem, więc myślę, że będzie spoko. So, what did you find out? Ekati's been working behind your back. What folly is this? An outsider accusing me of treason after breaking into your sanctuary. I couldn't have gotten in if Ekati hadn't given me the key. But you did break in? Yes, to steal a journal about the gate to the underworld. You are the only one with the key. Cassandra stole it from me. Just like she stole the last of Lethe's water from the cave. I know you were both involved in the distribution of Lethe's water, but you were the one who handed it to that woman. The point is, there's been trouble in Elysium ever since you got here. That's no coincidence. You're clearly trying to push Persephone out of power. Half of Elysium knows Ekati wants you out of power, Persephone. Why can't you see that? You can't believe these lies! A silver tongue joined the delinquents operating in Defkalion's heritage after this outsider helped her! The timing is curious. Furthermore, a gathering of your most devoted followers was recently targeted. Yes, all poisoned with aconite, which you have quite the green thumb for. Curiously, the last of my batch was stolen from me right before the party.
It wasn't me. Is it a coincidence then, outsider, that someone matching your description was seen fleeing the Follower Symposium? Enough! I have reason to suspect the both of you of treason at this point. Ekati is my oldest friend in the underworld, and for a while, I thought, my truest. Give me one reason why I should believe your word over hers. This is all part of her plan, but your instincts were right, Persephone. Hecate's the traitor. You can't possibly take the words of an outsider over mine. Persephone. Hecate's right. I'd have to be out of my mind to take your word over hers. Nothing's been paradise since you dropped in. You are no longer welcome in my palace. We've received word those delinquents in the Fjelluans' heritage are on the move. Not now. This is urgent, my queen. Fine. I'll handle this later. No grubo się dzieje. I should have known you would stab me in the back. You can't betray someone you never held any loyalty for. Ale szmata. Już przynajmniej wiemy, dlaczego można było... No, chyba mnie tu nie chcą. No, przynajmniej już wiemy, dlaczego można było odmówić jej pomocy. Jak zawsze podjąłem zły wybór. No zawsze, no chyba nigdy nie podejmę dobrego wyboru w tej grze, no. Napiszcie mi, jeśli podjąłem jakikolwiek dobry wybór. Nie wiem, co ja mogłem zrobić dobrego w tej grze, naprawdę. Ja mam najgorsze przejście na świecie. No dobra, jedyne co zrobiłem nie tak źle, no to Mirli żyje i się na mnie nie obraziła. Bo sprawdzałem i ona się może na mnie obrazić o śmierć Aleksiosa. Całe szczęście, chociaż się na mnie nie obraziła o to. To jest chyba jedyny mój dobry wybór w tej grze. O nie, czyżbym musiał to zrobić, naprawdę? No szkoda trochę, że muszę robić jeszcze tą misję. No ale dobra. Wieramino, czyli nie tutaj. Azyl Ferrite, na przykład tutaj. Okej. Okay. Aż 8 ich muszę uwolnić. 16 do 24, aż to jest tak dużo. Nie chce mi się. Jeśli to ma wyglądać tak, jak mi się wydaje, że ma wyglądać, to mi się serio nie chce. Tutaj jest ten. Ale tam będą kolosi. Dobra, i tak trzeba to zrobić. Co ja się będę kolosami przejmował? I tak trzeba, i tak trzeba. Zacznijmy od niego, bo on będzie najgorszy. Dobra, to ciebie już żegnamy. Jest drugi jeszcze, kurde. Lipa. No i przynajmniej dowiemy się, jak to działa z tym, jak to działa z tym uwalnianiem ich. Jeden leży, całe szczęście, jest taki pojedynczy, tylko jeden. Uważać tylko, żeby go nie zabić. Łano, odbiją. Ała! Zostawcie mnie, wy frajery głupie. No już jasna dupa, no. Oni mnie tłuką tutaj, jak frajera normalnie. Jak taką ostatnią ciotę. Wszystko przez to, że tracę te punkty adrenaliny. No ty się, Kassandra, wylecz w końcu, proszę.
Dobrze, jest, leczymy się. I teraz tego typa trzeba podnieść, żeby zobaczyć, czy faktycznie to tak działa, czy to tak nie działa. Wyzwól. Klikam alt. O. No, zmurzelił się. No dobra. Pomnik zniszczony, teraz tylko tych trzeba powybijać. F, no! Gówno. Ja muszę tak łazić i ich wszystkich normalnie usypiać. To jest najgorsze. A mogłem to robić sobie po ten. No nie, i zabiłem tego. Wracając, mogłem sobie tak łazić po prostu i robić sobie to po cichutku. W sensie po cichutku, nie po cichutku, tylko w trakcie innych misji. Zamiast zabijać ludzi. Nie wiedziałem, że jest misja, którą koniecznie muszę wykonać. Myślałem, że mogę to zrobić. Że jest to misja opcjonalna, a niestety jednak nie jest. No dobra. No ale mamy już dwójkę chociaż. Nie, całe szczęście udało się, bo on by zginął. No i dobrze. Czy ten też się zmurzyni? Tak, też się zmurzynił. Lampos. Mieścio Lampos. Zgniłe mięso, fajnie. Nie wiem, po co mi to mięso. Okej, okay, no dobra, wchodzimy tutaj. Troszeczkę za mocno. Ale ty przeżyjesz. Przeżyjesz, powiedziałem. Świetnie. Tak, Elysium cię oczekuje. Jasne. Teodora. W końcu ktoś o normalnym imieniu. Znaczy normalnym, rzadkim, ale normalnym. Już myślę, że go to zabiło. No tylko tarcza spadła. Wow, ale ma gość kopa. Nie chcę go utopić, bo wydaje mi się, że jeśli on wpadnie do wody, to umrze. Dobra, masz kopa. Wyzwól. Świetnie. Kolega też się zrobił czarny. Wszyscy się tacy murzyńscy robią, tylko Kassandra jest taka jaśniejsza trochę. To jest ciekawe. Ciekawi mnie też, gdzie jest ta pani nadzorczyni. Jeśli ona jest... O, tam się gościu połapał, że są mordowani. Siemanko. Niespodzianka. O, nieustawione imię. Bezimienny. A to truchło, lepiej. O, lepiej tak jest, pożytkujemy. I ten miecz by się przydało. Nie da się go już chyba poruszyć, no trudno. No dobra. Mamy 5 na 8 w tej lokacji, łącznie na 24. Zniszczymy sobie pochodnie. Ten region już jest chyba osłabiony. Ciekawe, co on tam robi. O, ciekawe, że mnie plecami zauważył. Super. O,
No wiesz, potężny wystrzał. Dobra, śpisz. I teraz ty. Do spania. Mogę go podnieść? Nie, nie mogę. Czy on nie żyje? Żyje. Okej, to lepiej się nie bić koło niego. Nie chciałbym mu zrobić krzywdy. No i ten będzie trzeci, ten będzie ostatni. Więc wspaniale. Kumpel, kumpel, kumpel! Daj spokój. Które za mocno bijesz. Dobra, chodź tu. No nie, czemu nie chciałeś dojść, Cassandra? Dobra, świetnie. Wszyscy trzej leżą. I teraz ich podnosimy. No nie jest to jakieś trudne, ale na pewno męczące. Cassandra. Jak ty się wabisz? Tyrsos. You've been asleep too long. Wake and be free. Mausolos. Piękne mają te imiona. Minus 115 do władzy. No i tutaj władzę straciła w zasadzie Persefona. Możemy stąd wyjść. Została nam wiara Minosa i dziedzictwo Deukaliona. To sobie to zrobimy w tym odcinku jeszcze. I niestety nie uda się ukończyć całości tego dodatku w tym odcinku. A szkoda. Bo miałem nadzieję, że się uda. Dobra. Tutaj wracamy, to jest kowal. Jakieś ruiny. Musielibyśmy gdzieś tu wejść. Powalona wieża. Nie wiem, czy tu będą strażnicy. Zaraz sobie zobaczymy. Jak to wyjdzie. No już powoli zaczynam czuć zmęczenie. Więc to jest ostatni odcinek, który nagrywam i pójdę sobie, pomontuję te filmy wszystkie, pójdę sobie obejrzeć jakiś film i pójdę sobie spać. Tam jest na przykład jakieś... Nie chciałem, żebyś skakała tam na dół. Zastanawiam się, czy ja muszę zbić ten pasek w ogóle do zera, czy ja muszę go zbić, nie wiem, tylko do tego, aż się zacznie na czerwono świecić. Moim zdaniem zbijanie go do zera jest trochę bez sensu, bo tego jest aż za dużo. No, tym bardziej, że bez DLC-ka nie trzeba tego robić. O nie, czy naprawdę mam tam iść? Serio mam tam iść? Taki kawał drogi. O. Chyba trzeba. Dobra, wypływamy. Wsiadamy na łódkę. I tam są te skrzydła. Prześpieszanko. Ale skręć trochę. Dobra, tutaj są skrzydła. No teraz się wspiąć tylko te 78 metrów. Już niedużo. Nie. Najgorzej, że muszę tych uwolnić zniewolonych śmiertelników. Dlatego to mi się nie chce robić akurat. Liczyłem na to, że nie będę musiał tego robić, a niestety, jak się okazało, trzeba. No ale już tylko 16 ich zostało. Było 24, to już jest 1/3, okej? Okay? Zawsze to jest najgorsze, nie? Jak macie ten początek, później macie... Jak macie czegoś dużo do zrobienia, macie ten początek, później macie niby połowę, dużo jest lepiej. Ale dalej macie tego dużo, macie końcówkę i dalej jest tego dużo. Ale już macie końcówkę, więc już trzeba to zrobić, ale wam się już nie chce, ale macie tę końcówkę tego i nadal jest tego dużo. Jak kiedyś zbieraliście jagody, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jakie to jest uczucie. Już macie czegoś niby dużo, ale jednak jeszcze dużo do zrobienia. Okej. To jest dalej dym. Spoczko. You priest,
nie chciałem go zabić. No, zapraszam, zapraszam pana. O nie, ten głupi kutas się obudził. Te dwa głupie kutasy się obudziły. Więcej tu nie mogło być. No dobra, no już trudno, nic z tym nie zrobię. Trzeba walczyć jak mogę. I tyle. Dobra, kolejny do piachu. Czy do piachu, no do pokrojenia troszeczkę. Ale za chwilę pójdę do piachu. Już mamy dwójkę nieprzytomnych. Wspaniale. Dzień dobry panu. Znowu się zobaczymy z bliska. Razem z moimi dwoma ostrzami. To jest rozpierdziel. Mi zabrał ostatni punkt, co za gnoje. Dajcie mi spokój, co? O, pięknie, trzech naraz zostało. No, nie za dużo was tutaj, panowie? No weźcie już, odpuśćcie, co? Tego by się przydało powalić. Dobra, gościa kroimy. Nie chcę tego trafić. Już ma takiego loła, że on jest na hita. Świetnie. Zbutać niego. Dobić tego. Ten leży. Teraz ty. Twoja kolej będzie cała czwórka. Chodź pan tutaj. Nie chcę tylko pokroić tych moich. Ale się ładnie ułożyli wszyscy na schodkach. No nie! No już trudno. Można to skipnąć? Obawiam się, że nie. Trochę szkoda. No ale trudno. Ach, Elois. Mentos. Persephone no longer controls you. Milanion. You're free from Persephone's grip. Grygofone. No, jeśli umrzecie, towarzysze drodzy, umrzecie w słusznej sprawie. Miejcie tą świadomość. Pochodnia hipnosa gdzieś jeszcze jest tutaj jedna. Tam jest ten skarb. Ukończmy sobie tą lokację, bo już why not. A, tam jest ta pochodnia. Kompletnie zapomniałem. Dobra, no to pójdziemy tam, bo tam jeszcze chyba... Z tego co pamiętam, to był tam jeden? Nie jestem pewien. Ja wymordowałem chyba wszystkich, kogo się dało tutaj zabić. Które przykre. Serio, moglibyśmy już zacząć ten bunt bez tych świertelników. Albo nawet chociaż z tamtą ósemką, którą tam miałem, bo no, dla mnie to wystarczy. No, ja nie potrzebuję pomocy. No. Mi to tam jest zbędne. Ale jak mus to mus. Dobra, załatwione. Widzę cię, kochaniutki. Albo kochaniutka. Bez znaczenia. I tak cię położę zaraz spać.
nie będzie to dziwo, są wieczne, jak zazwyczaj to w przypadku twoich znajomych bywało. Za szybko. Teraz. The flames of Hypnos are dying. I release you from their control. Unsettling, ciekawe. Ale teraz się udało to zrobić tak instant, nie? Ciekawe, czy da się tak robić częściej. Oby się dało. Ja bym naprawdę nie narzekał. Bo troszeczkę już mi się chce spać, nie ukrywam. No jak się położę, to mi się odechce. Zawsze tak ze mną. Nie chcę też, żeby ten odcinek był nie wiadomo jak długi. No bez przesady. Miały być dłuższe te odcinki, ale nie przekinajmy. Poza tym w sumie 19 minut, tak jak się odniosłem ostatnio do tego poprzedniego odcinka, no to mimo wszystko jest to dłuższy odcinek niż zwykle. Bo chyba sprawdzałem i te odcinki średnio mam po 18 minut. A zapowiadałem właśnie, że te odcinki, które nagrywam dzisiaj w nocy, będą wszystkie troszeczkę dłuższe niż zazwyczaj. Okej, dobra. Tam jest ten skarb jeszcze. Tu już nikogo nie ma z ludzi, szkoda. Przydałoby się ich pozabijać, znaczy pouwalniać, nie pozabijać. Znaczy pozabijać też można, chyba i not, nie? Ale mi zależy raczej na przejęciu ich, nie na zabiciu. Szybciej przełaź. Dobra, mamy ostatni skarb. I do spalenia jeszcze jedne zapasy będą. O nie, no i teraz w drugą stronę. To dłużej trwało niż kradzienie tych zapasów. Przejście. No. Gdzie są zapasy? Tam? Dobrze to widziałem? Chyba nie. W tą stronę. Tutaj. Czyli gdzie to jest? Bo gdzie widzę? A dobra, srać to. Idźmy w kierunku pomnika. Już nie będę się pocił, żeby tą lokację ukończyć. I tak już mam 54 level, już mi na XP nie zależy. Co innego, gdyby to był początek gry, albo gdyby to był moment, kiedy musiałem XP'ć, tak jak jakiś czas temu, czy jakiś czas temu, jak miałem ten 30 któryś level. Co były dwa odcinki z tego, jak expię. No ale tutaj już nie muszę expić, nie mam takiej potrzeby. No więc nie zależy mi raczej na tym expie, bo no ponad ten level, który mam, i tak już raczej nic mi to nie da, jak będę miał wyższy. Eliminowanie przeciwników będzie tak samo trudne, jak było. Oj, go palnie odrzuciło. Ciekawe, że zadało mu to obrażenie. Ła! Nie zadało mu to raczej obrażeń. No, you can't kill me. I kill you. Not you, you me. O kurwa! Ale mnie wyjaśnili jak peta! Co jest nie tak? Unlucky straszne. No co ja mogę powiedzieć? Och, jakie autosave'y są dobre. A nie takie... Gito, San Andreas, zepsułeś końcówkę misji, zaczynasz od nowa. To jest dopiero przykre. Dobrze, kolega się wsypał. W ogóle... Ja grałem w remaster GTA San Andreas i wam powiem szczerze, że remaster Definitive Edition, remake to jest, nie remaster. Powiem szczerze, że jak dla mnie nie jest wcale taki okropny, jak ludzie gadają. Co prawda fakt, jest mocno pobagowany, ale jest grywalny również. No, musiałem go niestety zabić. Inaczej by się nie udało. A szkoda.
ale nie było innej opcji. Jakbym go nie zabił, to oni zabiliby mnie znowu. Jest naprawdę trudno w tym Elysium. Ten, cały ten dodatek Fate of Atlantis jest trudny. O ile ten poprzedni dodatek faktycznie miał parę trudniejszych walk, to no bez przesady nie był trudny. A tutaj serio mogę powiedzieć, że nie jest mi lekko. Ale też nie jest trudno, nie? Znaczy jest trudno, ale nie jest za trudno. O, to chciałem powiedzieć. No nie no, gnoje! No szkurwa mać! Fuck! To jest przejebane, nie dość, że mi blokują tą adrenalinę, to jeszcze mi ją odpierają. To jest popierdolone. O, zobaczmy sobie na pancerz. Do dupy. Może być. O, musi być. Jest git. Do dupy. Broń. Tragedia. Pozostawię to bez komentarza. Najpewniej kompletnie nic mi to nie zmieni. What? To się zwaliło w ogóle z tym typem. Widzieliście? To już od razu rozsypał. Chyba, że któryś z tych elementów panterza mi to zwiększył mi obrażenia, nie wiem, z ukrycia. Mogło tak być. Ja nigdy nie patrzę na te bonusy, które dodają te elementy pancerza. Zawsze wychodzę sobie z założenia, że jest mi to do niczego niepotrzebne. A może to faktycznie mieć sens. Dobra, kroimy go. Chyba faktycznie to zwiększa obrażenia. Któryś z tych elementów pancerza mi podniósł damage. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, ja ręki sobie nie dam uciąć. Mógł być równie dobrze czysty przypadek, że go po prostu zabiłem, bo wsiadłem jakiś krytyk albo coś. O, dobrze. Świetnie. Już myślę, że dostanę strzała i znowu się nie wyleczę. Jakich jest więcej, to... To jest przesrane z nimi walczyć, bo w pojedynkę, jak jest jeden na jeden z kimkolwiek, no to jest easy, nie? Jak mamy, nie wiem, trzech przeciwników, czterech przeciwników, to jest słabo. Ale został z niego fajny cień. Jak po... Nie, dobra, nie. To było... Dobra, co mi tam? Jak po Azjatach po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Ale ja jestem zły. Ale ja jestem okropny, Nakisa. Stawaj. Koniec opieprzania się. Agnetę. You're free from Persephone's grip. Kimon. No i super, misja wykonana. Jest zniszczony. Wspaniale. No i tylko wiara Minosa nam została. To już jest naprawdę niedużo. O, to jest teraz pokonana nadzorczynie zagrożona domena. A, czyli trzeba to kompletnie chyba zniszczyć. Szkoda. Wiara Minosa. Wiara Minosa on jest tutaj. Co to jest? Aha, dobra, to jest to miejsce. A, nie mogę zrobić szybkiej podróży. No powinno być tak, że jak oczyścimy jakiś ten niebezpieczny obszar, no to możemy szybko podróżować, no bo wymordowałem na nim wszystkich, nie ma na nim kompletnie nikogo. Odznaczmy sobie to. Idziemy. Już byś tak nie chce, ten odcinek będzie tak długi, chyba dłuższy niż ten pierwszy, co nagrywałem, bo ten pierwszy miał chyba tak plus minus 36 minut.
I takiej długości miały być wszystkie te odcinki. To coś mi się wydaje, że ten będzie dłuższy. No, takiej długości. No, to miało mieć tak mniej więcej 30, 45, 50, kurwa. Ale te 19 to troszeczkę za mało. No, jak mi tak z dupy wyjdzie 50, to będzie trochę słabo. Ale trudno. Kogo to obchodzi? Ja mam swoje cele do spełnienia i je spełnię. To jest najważniejsze. Najwyżej, nie wiem, gdzieś przytnę ten odcinek czy coś. Ale fajne to było. Nie widziałem jeszcze tej... Kurde, no to już... Tej nie chciałem widzieć, ale tamta animacja była fajna. O nie, stary wstał. Najgorzej. Pieprzony blaszak. No najgorsze jest to, że te levele się skalują, więc tak naprawdę nic mi nie dają te wyższe levele, tak jak mówiłem wcześniej. Bez znaczenia, czy tak naprawdę 54, czy 60 poziom, bo każdy level wyżej jest już to bez znaczenia dla mnie. Jedyne co mogę sobie robić, no to jakieś ulepszenia ekwipunku. Może powinienem się skupić na jakichś obrażeniach konkretnych, może wtedy byłoby mi łatwiej. Nie wiem, zwiększaniem maksymalnego życia może bym się zajął, czy jakimiś innymi rzeczami. Ktoś tam leży. Więc nie powinno być źle. Ale się dużo robi. Tego trzeba kopnąć. Dobrze. Już bym tyle damage'u tutaj dostał. Dobra, pana kolegę mielimy. Z naszej Kassandrze do mielenia. Normalnie maszynka do mielenia ma Kassandra. O nie! Nie, to są najgorsze momenty, kiedy zostaje mi tak mało życia i nie mam adrenaliny. Nienawidzę tego. Niektórzy go naprawdę dużo zabierają, no. O, ale można byłoby ich wszystkich przetrącić teraz tym szarżą byka. O, fuck, kolejny. Dobra, odpuszczę se na razie. O nie. Oni wiedzą o mnie. Najgorzej. O! Jaki skrawek życia. Idźcie w cholerę. Oni będą szli za mną? No nie, dajcie spokój, panowie, ekipa. Tam dwóch leży. O, dobrze, leczy się życie. Wspaniale. Czy oni się podnoszą? Z jakiś żart? Dobra, to są ci z mieczami, oni są najprostsi. Byle ci za bramy nie przyszli, to będzie najgorzej. O, słyszałem fucking coward. Chyba pierwszy raz słyszałem jakieś przekleństwo po angielsku w tej grze, a nie po grecku. Oj, karoś. Chyba go zabiję przypadkiem, no. Sorry, nie chciałem. Dobra, mamy dwójkę naszych do wzięcia.
Niestety tutaj większość ludzi będzie zabita, a nie przejęta. Bardzo źle. Nie tak miało to wyglądać. Tą koleżankę trzeba... O! To było dobre. Jest zniszczenie tej pochodni na środku. Dobra, tą koleżankę wykończmy. Leżysz. Będziesz moim kolejnym przyjacielem do przejęcia. No to do tego jeszcze możemy raz uderzyć. Jeszcze raz. No i przyszedł pan kolos. No nie, zabiłem tą leżącą. Fuck! No się kładą te trupa wszędzie, no. Jakby się tak nie pokładali wszędzie, to byłoby lepiej. Jeszcze żyje. No nie, kompletnie to chciałem zrobić, no. Dajcie mi spokój, co? Straszne z was fioty. No nie mogę zrobić tego idealnego uniku jeszcze przy nich, bo... O, dobrze, teraz. No za bardzo się stresuję tą falką, jest ich po prostu za dużo. No tak, z normalnymi przeciwnikami te idealne uniki są łatwe do wykonania, no tak, z nimi jest po prostu... Trudno. Co najmniej trudno. Dobra, ale ze czterech dalej będzie do przejęcia. Czterech, może pięciu. To nadal sporo. No ale jak są tak mocno zgrupowani, to niestety nie dało się tego lepiej zrobić. Okej, jeszcze kolejny tu pan przylazł. Dobra, śpi kolejna. I śpi ostatnia. Fuck. No kopnij, no. Dobrze. Okej, teraz będzie ich dużo. Chyba z piątka albo szóstka. Nie wiem, ilu zabiłem przez przypadek w trakcie walki. Unset name, kolejne nieustawione imię. No, znikaj szybciej. Diante? Tam coś się kręci. Dobrze, już jest trójka. Tu łazi gruby. Nie, on podejdzie. Za chwilę go stłuczemy. No nie. Już trudno już. Nie będzie żaden problem. 1v1 go pokonasz. No już chyba 120 godzin w tej grze. Dobrze, już myślę, że go zabiję. No nie. Nie tak to miało wyjść. Miałeś iść spać. Panie kochaniutki. O, właśnie w ten sposób. 56 level. Karwasze, jaki wysoki level.
You've been asleep too long. Wake! Jeszcze trzech, czyli jeszcze jeden tylko. A, zostałem kolejny. Dużo tych Unset Name'ów jest strasznie. Filemon. Ja myślałem, że będzie góra jeden. Ja to chyba z czwarty. Diante, okej. Okay. I tu będzie ostatni. Tam gdzieś sobie łaził. Byle tego kolosa nie obudzić, dwóch nawet. Bardzo bym ich nie chciał obudzić. Byłbym bardzo zły z tego powodu. Dobra, ten ominięty. Może koło tego kolosów nie będzie nigdzie. No oby. Oby nie było. Nawet nie będę próbował go atakować stealth killem, żeby go nie zabić. Świetnie. Flames of Hypnos are dying. I release you from their control. Kolejny uwolniony. Metefon. Miecz rebelianta. Jakiś łuk kolejny dostałem. Plus 25. Obrażeń zadawanych ludowi Isu. Plus 24. To będzie lepsze. Tutaj plus 24 do Isu. Plus 30 do krytycznych. No, wygląda fajnie. Weźmy sobie to. Gdzie buciki? Bucików nie ma, karwasze były, też nie ma. Żołnierzom spartańskim to mało istotne. No dobra. Starczy tego. Ważne, że misja wykonana. Dużo expa kolejne, 16 tysięcy. Okej. Okay. Zadania. Jak w Hadesie? Osłab Natal z Zylem Farai i nad wiarą Minosa. Kurde, to jeszcze wiara Minosa. Już mało tego zostało, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. No i cześć.